Rozmowa niezależna jest seksowana. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Niszczar, redaktor. Kłaniam się. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałem o artykule, który napisałeś do najnowszego tygodnika Gazeta Polska na okładce pan prezydent, a w środku między innymi twój tekst. Co to jest OBOW? Nie OBWE, tylko OBOW. Organizacja byłych oficerów wywiadu. Bardzo tajemnicza organizacja. Po kolei. 18 czerwca w hotelu Hilton w Warszawie odbyło się pewne interesujące i ciekawe spotkanie, o którym piszesz w swoim tekście. Od tego ten tekst się zaczyna. Co się stało 18 czerwca w hotelu Hilton? 18 czerwca, zresztą co było już medialnie podnoszone, odbyła się konferencja. Konferencja na temat kulis operacji MOST, czyli tej słynnej operacji, w której polski wywiad wspólnie z wywiadem izraelskim odpowiadały za przerzut Żydów z rozpadającego się wówczas, Związku Radzieckiego do Izraela poprzez między innymi lotnisko w Warszawie. Co ciekawe, współorganizatorem tej konferencji właśnie była organizacja byłych oficerów wywiadu i tak szczerze mówiąc, to właśnie od tego w ogóle zaczęło się zainteresowanie moje, bo ta organizacja była jednym z dwóch podmiotów, które współorganizowały tą konferencję. Drugim była fundacja niejakiego Andrzeja Gąsiorowskiego, czyli słynnego ze słynnej afery Artbi. Dokładnie. I to były dwie takie organizacje, Maksim, które... siedział w Polsce, Gąsiorowskiemu się udało przeczekać w Izraelu i teraz wrócił. No już po przedawnieniu się zarzutów mógł wrócić bezpiecznie, bez obawiania się o to, że zostanie aresztowany. Ciekawe jest to, że organizacja byłych oficerów wywiadu jest organizacją nieznaną, a mimo to wzięła udział po pierwsze w organizacji tak ciekawej, jest to bardzo ciekawy fragment historii polskich służb na przełomie lat 80. i 90., a z drugiej strony współpraca z Bogusławem Baksikiem i Andrzejem Gąsiorowskim też jest na tyle ciekawa, że nie mogłem się nie zainteresować taką sprawą. Mówisz, że to jest organizacja nieznana. Ta organizacja cały czas rozszyfrowuje ten skrót, żebyśmy się przyzwyczaili i nie mylili tego z OBWE. Organizacja byłych oficerów wywiadu. Na czele tej organizacji stoi pan Zarządzki. Kto to jest? Marek Zarządzki jest prezesem tej organizacji, a oprócz tego prowadzi swoją kancelarię, jest prawnikiem. Wcześniej był między innymi prawnikiem w PZU. Mówisz, że organizacja nieznana. Co to znaczy nieznana? Znaczy nieznana w tym sensie, że aktywnymi działaczami tej organizacji są osoby raczej mało znane i raczej są to tak zwani przyjaciele królika, czyli osoby związane z panem Markiem Zarządzkim. A ciekawe jest to, że ta organizacja chciała, czy chce cały czas budować wokół siebie mit organizacji, która zrzesza tych wszystkich oficerów wywiadu, emerytowanych oficerów wywiadu. Zresztą zarówno na stronie internetowej tej organizacji, jak i w mailach, które ich wewnętrznych, które tutaj w tym artykule będą obszernie cytowane, czy są obszernie cytowane, wynika, że znajdują się tam bardzo znane nazwiska. Od generała Czempińskiego, poprzez generała Skrzypczaka, czy Andrzeja Derlatkę, byłego szefa wywiadu. Pojawia się tam też nazwisko Aleksandra Makowskiego. I co ciekawe, wśród sympatyków, członków i wspierających tą organizację znajduje się też nazwisko Antoniego Macierewicza. Więc powiem od razu, Antoni Macierewicz nie ma z tym nic dokładnie wspólnego. Najciekawsze jest to, że najprawdopodobniej, jak twierdził jeden z moich rozmówców, któremu pokazałem te maile, a który zna Marka Zarządzkiego, on stwierdził, że po prostu pan Marek Zarządzki ściągnął sobie z internetu adresy mailowe znanych osób i wysyłając do nich tak zwaną wewnętrzną korespondencję, która tak się szumnie nazywa właśnie wewnętrzną korespondencją, w jakiś sposób bez ich wiedzy sklasyfikował ich jako Legendował się, próbował się uwiarygodnić przez podawanie znanych nazw. Tak, koresponduje z tobą, ale przy okazji
robię to w taki sposób, żebyś ty wiedział, że też koresponduję z kimś innym. No przykładowo człowiekiem, który został zakwalifikowany też jako sympatyk, czy jako wspierający, bo to są takie trzy grupy, które w tym mailu się pojawiają, jest rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Maciej Karczyński, który no, też trudno go podejrzewać o to, żeby przynależał do tej organizacji. Także tutaj lista jest bardzo szeroka, tutaj część tych nazwisk przytaczam w artykule, no nie da się ich wszystkich przytoczyć, chociaż każdy z nich jest bardzo ciekawe. No myślę, że to, co warto jeszcze wspomnieć, to jest na przykład Artur Dębski, były członek, obecnie poseł PSL-u. PSL-u, kiedyś w Ruchu Palikota. W Ruchu Palikota, były członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wśród tych maili, do których dotarłeś, jest taki mail no, już adresowany bardzo osobiście do pana Artura Dębskiego. Wręcz z propozycją... Drogi pośle Arturze. No, oprócz tego, że jest tak zaadresowany, jest też wprost w tym mailu wskazanie, że będzie mu się opłacało współpracowanie z tą organizacją i to, żeby zjawił się podczas tej konferencji Most, na temat operacji Most, bo może mu to pomóc w wyborach. Witaj, powodzenia, ważne, region, twój okręg wyborczy, PSL musi merytorycznie, kampania, praca, program. No to tak właśnie wygląda treść tych maili. Ale broni się pan poseł Dębski, że nie był na tej imprezie, nikogo nie przekonywał, żeby się na tej imprezie zjawił i że w ogóle nie ma wpływu na to, co do niego wysłano. Znaczy no z drugiej strony trudno mu nie wierzyć, tym bardziej, że taką wersję wydarzeń podawało kilkadziesiąt osób, z którymi rozmawiałem. Ja tu też wszystkich w tekście nie cytowałem, bo nie miało to większego sensu. No ale zastanawiające jest to, jak to jest możliwe, że taka organizacja tak funkcjonuje, tym bardziej, że ci czołowi najbardziej znani oficerowie, byli oficerowie służb specjalnych, no odcinają się od tej organizacji. Może poza jakimiś drobnymi przykładami, gdzie prezes Zarządzki twierdzi, że przez znaje się do tej organizacji, na przykład Andrzej Derlatka, pełniący obowiązki szefa wywiadu przez pewien czas. Jak to jest możliwe, że taką konferencję, tutaj piszesz o tym, jak były kłopoty z wynajęciem sali i kto ma zapłacić za wynajęcie tej sali. Taką konferencję w końcu organizuje się w reprezentacyjnym miejscu, w hotelu Hilton, tak, z dużym zadęciem, jak rozumiem. Bardzo interesująco opisujesz to, jak przy pomocy jakich haseł można się było dostać tam już... Z powołaniem na konkretną osobę. Tak, prawda? Dostać tam już na miejsce. Organizuje stowarzyszenie, tak jak powiedziałeś, szerzej nieznane, z dziwnym jegomościem, który jest szefem tego stowarzyszenia. Tutaj mówię o panu Zarządzkim, tak? Powiem tak, być może... I ta konferencja dotyczy też no, bardzo dziwnego epizodu, tutaj myślę o tej operacji Most, czyli tego przewożenia Żydów z byłego Związku Radzieckiego do Izraela. Za co my zapłaciliśmy, przypominam. To my zapłaciliśmy no, za to. Chociaż Bogusław Baksik i Andrzej Gąsiorowski twierdzą, że oni współfinansowali tą całą operację. Ale pokazywali jakieś kwity na ten temat? Znaczy, no, powstała książka cała na ten temat. Więc tutaj myślę, że co do samych kulis tej operacji, to warto byłoby się zapoznać z samą literaturą. Ja tutaj w tym artykule nie poruszam samych kulis operacji Most, tylko w jaki sposób została zorganizowana konferencja na temat tej operacji wywiadów polsko-izraelskiego. A czym jest ta konferencja? Podsumowaniu tego, Ta konferencja miała no, ujawnić oficjalnie po raz pierwszy, jak faktycznie te kulisy przebiegały, w jaki sposób ta operacja została przeprowadzona, no i kto ją finansował. I tutaj osoba Andrzeja Gąsiorowskiego była kluczowa, zresztą Andrzej Gąsiorowski cieszy się wielkim powodzeniem w Izraelu, jest traktowany z wielką atencją. Także tutaj myślę, że... Pieniądze, z których finansował Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik te operacje, to były polskie pieniądze, które zostały wyprowadzone z polskich banków. I teraz myślę, że tutaj szerzej nie będę zdradzał coś w tym tekście, ale jest też wątek historyczny, który być może wpłynął na to, dlaczego akurat Marek Zarządzki znalazł się wśród, czy jego organizacja znalazła się wśród
tych, które zostały dopuszczone do tego, aby zorganizować konferencję na ten temat. Ja tylko jestem, powiem szczerze, zaskoczony pewną komunikacją, czy sposobem komunikacji, jaki wybrał sobie prezes Zarządzki, ponieważ pisząc artykuł, wysłałem mu pytania bardzo szczegółowe i rzetelne na temat tego, w jaki sposób ta cała konferencja została zorganizowana, w jaki sposób jego organizacja działa. No i zamiast rzetelnej odpowiedzi zacząłem dostawać, zresztą wraz tutaj z redaktorem naczelnym Tomaszem Sakiewiczem, listy takie dość mocno... Mamy tutaj te listy. Jeden z nich jest. Pokazać. No i co jest w tych listach? No cóż, no w tych listach są, znaczy brakuje w nich na pewno merytoryki, nie ma odpowiedzi na te pytania. A nie, no skąd? Ale to chyba nie jesteś zaskoczony, tak? Znaczy, no ty nie jestem zaskoczony, tylko jest tu odwoływanie się do zasad patriotyzmu, do tego, że dziennikarze powinni walczyć z korupcją. No panowie piszą, że wierzą w to, że jesteś patriotą. No dokładnie, dokładnie. Skoro zadajesz takie pytania. I myślę, że każdy z czytelników Gazety Polskiej będzie mógł się przekonać, w jaki sposób te maile i te pisma zostały skonstruowane, bo jeden z nich, taki, no myślę, że najciekawszy, zostanie opublikowany jutro wraz z zajawką artykułu na stronie niezależna.pl, więc każdy będzie miał się do tego, mógł sobie wyrobić na ten temat zdanie, a ja oprócz tego liczę, że pan prezes Zarządzki zgodzi się przyjść do nas. Serdecznie zapraszamy. Bardzo, i porozmawiać bardzo przed kamerą. Gdyby pan prezes Zarządzki wyraził zgodę, to oczywiście, że będziemy ukontentowani. No cóż, polecam państwu ten tekst. Jak organizowano konferencję Operacja Most w najnowszym tygodniku Gazeta Polska. Bardzo wiele interesujących, ciekawych wątków, postaci nietuzinkowych, na przykład to, że ten generał Jagiełło-Jagiel, tak, 94-letni, jeszcze się w to, w cudzysłowie, bawi, to mnie... I to aktywnie no właśnie, to jest ważne. 94-letni generał, to mnie bardzo imponuje. No i też mogą państwo... trochę się odmłodzić i sobie przypomnieć takie nazwiska jak na przykład Aleksander Żagiel i parę innych przy okazji. Piotr Nisztor był naszym gościem, autor tego artykułu w gazecie, w tygodniku Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A pana Marka Zarządzkiego całkiem serio i poważnie uprzejmie zapraszamy. Bardzo będziemy szczęśliwi, jeśli uda się pana ugościć u nas i z panem porozmawiać na temat celów, zadań i działalności organizacji byłych oficerów wywiadu.